dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam Państwa. Pierwsza akcja w tym meczu. Właśnie zaczęli. Gospodarze dziś w następującym składzie. Jak widzimy, wyjdą dziś na boisko ustawieni dość tradycyjnie, z czwórką w obronie i pomocy oraz dwójką napastników. A ten system pozwala na zabezpieczenie tyłów z jednoczesnym zachowaniem możliwości ofensywnych. Ważna jest tu rola Będzie bramka! No nie wierzę, z bliska to powinien być gol. Zupełnie nieudane uderzenie, zabrakło zimnej krwi. Szkoda, bo ta sytuacja zapowiadała się całkiem ciekawie. Oby to się nie zemściło. Stanowczo, ale w piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. Thiago Silva. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Prostopadle za linię obrony. To musi być gol! Ma trochę miejsca na strzał. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. Ale świetne zachowanie strzelca bramki. Wyczuł to i rzucił się do dobitki. Faktycznie potrafił znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. W ustawieniu obronnym zaszły pewne zmiany. Nie dziwię się trenerowi. Rywale zaczynali sobie zbyt odważnie poczynać. Ma sporo możliwości. Ma piłkę. Co teraz zrobi? No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Spalony. Atak zatrzymany. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co z tego wyniknie? Zobaczymy, co teraz zrobi. Co teraz wymyśli? Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc puścić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Thiago Silva. Będzie chyba podawał. Ryzykownie, ale udało się. Ależ przeczytał to jak profesor. To może być wyrównanie. Udana pułapka offside'owa. Dobrze prowadzi piłkę. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Reymanaj. Ciekawe to dośrodkowanie w szesnastkę, ale ostatecznie nikt nie dochodzi do piłki. Zobaczmy, co zrobi. Abel Ruiz. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Rozpoczynają kontratak. Co teraz zrobi? No, może teraz centrować. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ma sporo możliwości. Na piłkę. Co teraz zrobi? Jest okazja do strzału. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę.
byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może...